Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym zaprezentuję parkowania na Kiario, nowy model egzaminacyjny. Proszę Państwa, parkowanie prostopadłe z lewej strony. Teraz mamy większy łuk, czyli nie potrzebujemy tutaj nabierania specjalnej odległości, bo mamy tą odległość o ten jeden pas ruchu większą, ale punkty będą bardzo podobne. Przypominam, że parkowanie robimy sobie na pół sprzęgiełeczku, żeby nie było problemu z odpowiednim ustawieniem i odpowiednim kręceniem kierownicy. Rozpoczynamy. Kierunek lewy. Upewniamy się o możliwości jazdy. Jedziemy. Obserwujemy wewnętrzne lusterko, lewe lusterko, czy ktoś nas w sposób nieprzepisowy nie wyprzedza. I proszę Państwa, dojeżdżamy do punktu, w którym zaczniemy kręcić, obserwując pojazdy. Przypominam, że pojazdy obserwujemy w celu ustalenia odległości. Jeżeli chodzi o ustawienie prostopadłe, to musimy obserwować przez przednią szybę ten moment, kiedy auto nam się ustawi prostopadle do krawędzi i wtedy wyprostować koło. Lusterko nasze mniej więcej zrównuje się z bokiem pojazdu. Rozpoczynamy wtedy kręcenie kierownicą. Oparkowanie kończymy ustawieniem dźwigni w pozycji neutralny, dźwignia w pozycji neutralny, zaciągnięcie hamulca ręcznego. Wyjazd. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wyjazd, egzaminator wydał polecenie, wyjeżdżamy, czyli wyjeżdżamy w tą samą stronę, z której przyjechaliśmy. Oczywiście hamulec ręczny, wsteczny bieg, kierunkowskaz, upewniamy się o możliwości jazdy i wyjeżdżamy. Proszę Państwa, wyjeżdżając, staramy się wyjechać na prawy pas, którym będziemy kontynuować jazdę. Żeby to zrobić, to obserwujemy sobie w prawym lusterku tor jazdy, czyli obserwować prawą krawędź. W taki sposób prowadzić tor jazdy, jak w przypadku parkowania równoległego. W prawym lusterku obserwujemy krawężnik. Zanim przejdziemy do kolejnego parkowania, omówię troszeczkę, do czego nam jest potrzebny rękaw, bo często tutaj instruktorzy ten rękaw traktują jako tylko i wyłącznie przedmiotowo, czyli jako zadanie egzaminacyjne. A proszę Państwa, jako zadanie, traktując to jako zadanie egzaminacyjne, popełniamy dość spory błąd. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteśmy w stanie w sposób odpowiedni potrenować tych odruchów, które później wykorzystujemy w trakcie parkowań. A mianowicie, czego nas uczy rękaw? Wyczucia gabarytów pojazdu i ewentualnie obserwacji w sposób prawidłowy prowadzenia toru jazdy. Czyli prosta zasada, jadę do przodu, patrzę do przodu. Ale jeżeli jadę do tyłu, to patrzę do tyłu. Czyli tą obserwację muszę nauczyć się prowadzenia tej obserwacji poprzez obserwację w trakcie jazdy do tyłu tego, co się dzieje wokół pojazdu i za pojazdem, wykorzystując do tego lusterka, tak jak tutaj widzimy w tym przypadku, jak również tylną szybę, boczne szyby. No musimy umieć i właśnie to w takich warunkach, w spokojnych warunkach możemy właśnie się tego nauczyć. Następna sprawa, czego uczy nas jeszcze rękaw. A mianowicie tej kontroli wolnej jazdy.
Czyli uczymy się tutaj w trakcie nie tylko obserwacji, ale również kontroli przyrządów pojazdu, czyli w sposób prawidłowy korzystania z tak zwanego półsprzęgła, jak i również z hamulca nożnego. Czyli prowadząc jazdę do tyłu, żeby ona była wolna, korzystamy z tak zwanego półsprzęgła, czyli nie odpuszczamy sprzęgła w całości i przyhamowujemy prędkość hamulcem, tylko ta lewa noga cały czas pracuje na tym sprzęgle. Od podłogi do fazy tak zwanego półsprzęgła, gdzie nic się nie dzieje, możemy tutaj puścić to sprzęgło szybciej, ale w momencie, gdy czujemy, że pojazd zaczynamy wprawiać w ruch, to to jest właśnie ta tak zwana faza półsprzęgła i tutaj już są bardzo minimalne ruchy lewą stopą. I popatrzmy tutaj, od podłogi do fazy półsprzęgła można szybciej. Tu jest faza półsprzęgła, przytrzymujemy i tu operujemy już bardzo wolno w tym środkowym położeniu. Faza półsprzęgła charakteryzuje się również tym, że czujemy, zaczynamy czuć delikatne drżenie pojazdu i pojazd wolno zaczyna ruszać, czyli to jest dla nas informacja, że to jest ten moment. W przedziale milimetra, może dwóch milimetrów, gdzie pracujemy wciskając i odpuszczając, wciskając sprzęgło, rozłączamy napęd, czyli pojazd zwalnia, odpuszczając troszeczkę to sprzęgło, powodujemy przyspieszenie. Jeżeli wciśnięcie sprzęgła do oporu powoduje, że jednak to auto jedzie szybciej, no to mamy tą prawą nogę nad hamulcem i wtedy możemy korzystać z hamulca, zwalniając nasz pojazd. Także to jest bardzo ważne, proszę Państwa, zadanie, ten rękaw, gdzie my w spokojnych warunkach jesteśmy w stanie nauczyć się panowania nad przyrządami pojazdem w pojeździe. A trzeba pamiętać, proszę Państwa, że my rozpoczynając naukę jesteśmy przyzwyczajeni do wykonywania tak zwanych ruchów prostych, a tutaj mamy zakodować sobie ruchy precyzyjne. Ruchy precyzyjne, czyli zobaczcie, pół milimetra, milimetr wyczucia tego sprzęgła, żeby ewentualnie można było z tego później w trakcie kolejnych zadań czy kolejnych manewrów, żebyśmy mogli z tego korzystać. Bo właśnie ta jazda na półsprzęgle, to kontrolowanie tej prędkości będzie, proszę Państwa, nam potrzebne właśnie w przypadku manewrów parkowania. Czyli jeżeli instruktor zabiera Was najpierw na manewry parkowania, to jest potworny błąd, bo ta nauka tych manewrów będzie trwała długo i prawdopodobnie nie nauczycie się tego do egzaminu. My musimy nauczyć się najpierw w sposób prawidłowy jeździć po rękawie, czyli nie na jakieś pachołki, skręty kierownicą i tak dalej, tylko najpierw musimy nauczyć się panowania nad pojazdem, że to my decydujemy, kiedy on z jaką prędkością się porusza. To my decydujemy, czy on jedzie wolniej, czy on jedzie szybciej. Także proszę o tym pamiętać. Parkowanie prostopadłe przodem po lewej stronie. Będziemy wykonywać wjazd przodem, zaparkujemy i wyjazd na drogę tyłem. Włączamy kierunkowskaz, upewniamy się o możliwości jazdy i rozpoczynamy parkowanie. Wolno, przypominam, nie spieszymy się, nie jest to manewr płynny. Podpowiadam, w którym miejscu możemy rozpocząć kręcenie. Nasze lusterko wyjeżdża za bok pojazdu, nasza sylwetka na wysokości tablicy rejestracyjnej. Jadąc, rozpoczynamy kręcenie. Obserwujemy pojazd, koło którego mamy zaparkować. Obserwujemy przez przednią szybę ustawienie naszego auta do horyzontu, nabierając odpowiedniego odstępu, nabierając kąta prostego do horyzontu. Wolniutko jadąc zaparkowaliśmy. Parkowanie kończymy ustawieniem dźwigni w pozycji neutralnej, zaciągnięciem hamulca ręką. Już teraz zapraszamy do subskrybowania oraz zaznaczenia funkcji powiadom, aby być na bieżąco i dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy tylko prześlemy nowy materiał.